Zagadnienie tegoż właśnie pierwszego poruszyciela, tegoż właśnie bytu najdoskonalszego, bytu, który jest przez samego Arystotelesa nazywany również Bogiem. Czyli tu mamy taki zwornik pomiędzy powiedzmy wizją pogańską Arystotelesa, a tą wizją, która potem będzie u świętego Tomasza, prawda? Boga, który jest jednocześnie Bogiem filozofii, poznawany jako Boga, który jest poznawany jako ta pierwsza przyczyna, ale jednocześnie jest to jakaś podstawa dla tego Boga, o którym mówi objawienie. Więc jest to bardzo interesująca koncepcja i zasadniczo jest ona pod wieloma względami najdoskonalszą koncepcją, ta koncepcja arystotelesowska, koncepcja właśnie Boga, jaka powstała w starożytności pogańskiej. Natomiast jest to zagadnienie o tyle trudne do przedstawienia, że, jak się zaraz okaże, jest ono bardzo mocno uwikłane, rozwiązanie tego zagadnienia jest bardzo mocno uwikłane w pewne konkretne przyrodnicze zagadnienie, tak? Znaczy budowę świata. Budowa świata w jakiś sposób wpływa na to, jak pojmowany jest, może nie tyle pierwszy poruszyciel na poziomie metafizycznym, bo to jest jednak ciągle metafizyka, ale jednak jest to zagadnienie jakoś pośrednio związane właśnie z budową świata i też będziemy do tego zagadnienia podchodzić właśnie trochę od strony takiej fizykalnej, astronomicznej. Bo można by popatrzeć na ten temat również z perspektywy metafizycznej, ale ponieważ filozofia realistyczna wychodzi właśnie od poznawania konkretu tego zmysłowego, więc będziemy starali się taką drogą, jak sam Arystoteles nam wskazał właśnie, tak? Najpierw jakby poprzez znoszenie się od tego, co jest tutaj na Ziemi dostępne naszym zmysłom, będziemy starali się dojść do tego pierwszego poruszyciela, ale jakby pamiętamy o tym, że jednocześnie to zagadnienie, że będziemy w jakiejś mierze poznawali na drodze takiej, jak poznaje to przyrodnik, że ono jednak jest czysto metafizyczne, że ten pierwszy poruszyciel Arystotelesa jest sam w sobie, no skoro można go utożsamić z Bogiem, że on będzie właśnie już niematerialny, tak? Że on będzie czystym aktem, będzie czystą formą, on będzie też najdoskonalszą substancją. To jest, ten dzisiejszy wykład jest jakimś takim zwierciadłem, czy właśnie jest taką soczewką, która w sobie skupia tematy tych poprzednich wykładów. Dlatego, że mówiliśmy ostatnio o formie i materii. No to ten pierwszy poruszyciel okaże się jest czystą formą. Mówiliśmy wcześniej o akcie i możliwości. No to właśnie pierwszy poruszyciel jest czystym aktem. Mówiliśmy o substancji. No to właśnie pierwszy poruszyciel jest tą substancją najdoskonalszą. Czyli jest takim właściwie prawdziwym zwornikiem całego tego świata. Całego świata, który Arystoteles przedstawia. Więc jest to coś, co jest jakby u podstaw filozofii, a jednocześnie jakby tak u szczytu i jednocześnie też znajduje się w jakby no, to zagadnienie jakoś do niego prowadzi właśnie refleksja dotycząca rzeczywistości tej zmysłowo poznawanej, którą tutaj na Ziemi możemy poznawać. Więc jeżeli chodzi o ten ostatni temat formy i materii, jeżeli chodzi o formę i materię, mówiliśmy o tym, że rzeczy, z których składają się te zmysłowe, poznawalne jakieś substancje, że one składają się z formy i z materii. Mówiliśmy też o tym, że kiedy następuje zmiana substancjalna, kiedy następuje powstawanie i ginięcie, kiedy jakaś rzecz ginie, to polega na tym, że jakaś nowa forma jakby wchodzi, tak? Znaczy zaczyna istnieć materia pod nową formą, no i że to faktycznie jest po prostu obserwowane, to rzeczywiście tutaj się dzieje, ale nie mówiliśmy jeszcze o tym, że Arystoteles przejmuje po swoich poprzednikach pewne fakty dotyczące przyrody, mianowicie przyjmuje cztery podstawowe elementy. Te elementy, o których już mówił Euklides, czyli
To jest ogień, to jest powietrze, to jest woda i to jest ziemia. Te cztery elementy, takie antyczne pierwiastki. Tylko tyle, że u Arystotelesa, ponieważ te cztery pierwiastki też mają charakter pewnych substancji, to są po prostu cztery takie substancje, takie jakby czyste substancje w tym sensie, że one jakby same w sobie mogą występować, chociaż w przypadku tych zmysłowo poznawalnych bytów one zawsze są jakby mieszankami tych czterech pierwiastków, tak? Ale też mogą się przemieniać jedne w drugie. To nie są cztery substancje w tym sensie, że jakby woda nie może przejść na ogień albo tam na powietrze i tak dalej, że nie może się zmienić. Otóż może się zmienić. I te cztery pierwiastki są cały czas rozumiane w tym paradygmacie hylomorfizmu, czyli substancji jako złożenia z formy i z materii. Tak? Czyli powiedzmy ogień to jest forma ognia, która aktualizuje materię, tą pierwszą materię, tą materię czystą taką, tak? Która sama w sobie istnieć nie może, musi zawsze istnieć pod pewną formą. No i teraz, dlaczego tak się dzieje, dlaczego możliwe są w ogóle takie zmiany, czy to zmiany tych pierwiastków, czy to zmiany potem substancji już złożonych z tych, powiedzmy, antycznych pierwiastków, tych czterech elementów. To przede wszystkim dlatego, patrząc na to z perspektywy metafizycznej, że po prostu forma jakby nie wypełnia całkowicie potencjalności materii. Że materia nie jest całkowicie wypełniona właśnie przez formę. Nie jest całkowicie wypełniona przez formę, to znaczy, że jest jakby otwarta na coraz to nowe formy. Dlatego może nastąpić zmiana substancjalna. Dlatego może się jakaś rzecz przemienić, stać się jakąś inną. Tak? Czyli następuje ten ruch w dziedzinie substancjalnej. O samym ruchu Arystoteles też tutaj wiadomo, on jakby to często się zdarza, że w różnych kontekstach trochę inaczej to definiował, ale w tym najszerszym rozumieniu ruch będzie zawsze niczym innym jak przejście z możności do aktu pod wpływem jakiegoś aktu, jakiegoś działania. I dlatego też nawet zmiana substancjalna, czyli powstawanie i ginięcie też będzie definiowane jako ruch, tak? Bo są jeszcze inne ruchy, mianowicie ruch co do przypadłościowe zawsze, tak? Czyli co do ilości, co do jakości i co do położenia, czyli te podstawowe. Ruch co do położenia, czyli ruch lokalny. Ruch lokalny to, co dzisiejsza fizyka nazywa po prostu ruchem. Kiedy fizyk mówi o ruchu, ma na myśli właśnie tak zwany ruch lokalny, to co jest jakościową przemianą, czy ilościową, już nie mówiąc o powstawaniu i ginięciu, już współczesna nauka tego ruchem nie nazwie. Tak? To nastąpiło zawężenie pojęcia ruchu. Więc forma całkowicie nie wypełnia materii, dlatego w przypadku tych wszystkich substancji tutaj na Ziemi widocznych, one faktycznie dobrze wiemy, że się zmieniają, że następuje zmiana. I ruch, zarówno w sensie ruchu lokalnego, zarówno w sensie zmiany położenia, jak i też zarówno właśnie w tym wymiarze jakościowym, czy ilościowym, czy nawet w sensie powstawania, ginięcia bytów, jest czymś, co po prostu przyrodnik widzi. To każdy człowiek widzi. Dla Arystotelesa ruch jest kwestią oczywistą. Ten ruch, co więcej, nawet był w stanie jakoś racjonalnie wyjaśnić. Ale teraz popatrzmy na niebo. Popatrzmy na niebo z perspektywy Ziemi. Jaka jest różnica pomiędzy tymi substancjami ziemskimi, a substancjami niebieskimi? I oczywiście to jest tylko kwestia pewnej słabości tego aparatu, tego instrumentarium, czy powiedzmy, które było dostępne w czasach Arystotelesa, ale także i pewnej krótkości obserwacji. Jakby nie było tradycji obserwacji przez jakieś tam setki, tysiące lat. Akurat też na niebie nic takiego nie było wtedy widoczne, co by jakaś supernowa czy coś takiego, co by spowodowało, że to przekonanie byłoby fałszywe, ale no jak domyślamy się, przekonanie Arystotelesa było takie, że te substancje, które widzimy na niebie, one są po prostu niezmienne. Tam się żadna zmiana nie dokonuje, poza oczywiście zmianą położenia, poza oczywiście tak zwanym tym ruchem lokalnym, który też jest bardzo, bardzo wyjątkowy, specyficzny, nie dokonuje się w jakiś taki sposób dowolny. Więc żadne zmiany się tutaj nie dokonują poza tym zmianą położenia. Tak? Jak to z punktu widzenia materii i formy, bo tak
to nie jest może naturalny sposób mówienia o pierwszym poruszycielu, właśnie mówiąc o materii i formie najpierw, ale nawiązujemy w ten sposób do tego poprzedniego wykładu. Więc z punktu widzenia metafizyki arystotelesowskiej, jak można wyjaśnić to, że te właśnie substancje, to znaczy planety, gwiazdy, słońce, dlaczego tutaj nie dokonuje się żadna zmiana, tak, poza zmianą położenia? No to właśnie tłumaczę w ten sposób, że w ich przypadku forma całkowicie wyczerpuje materię, że całkowicie jakby potencjalność materii jest wyczerpana w formie, dlatego tutaj żadna zmiana nie jest możliwa. Ale to nie wszystko, ta różnica między kosmosem, między tymi bytami kosmicznymi a ziemskimi nie sprowadza się tylko do czegoś takiego. Zresztą samo w sobie to jeszcze to byłoby pewnego rodzaju założenie. Musi to być na czymś oparte, to ciężko jest tak po prostu przyjąć, no to są tam jakoś forma, to całkowicie tą materię wypełnia. To by sugerowało, że i ta materia jest jakoś inna, że ta materia też musi mieć jakąś inną naturę, skoro formy, które no wydaje się być jakoś, powiedzmy, dość analogiczne do tych form, które tutaj na Ziemi występują, skoro tamte formy całkowicie potencjalność materii wypełniają, więc to by sugerowało, że i materia jest inna. I tak właśnie powstaje koncepcja materii jakiejś odmiennej, z której zbudowane są obiekty kosmiczne, którą nazywa eterem, który nazywa też piątym elementem, stąd ta kwintesencja po łacinie, co się będzie potem jakoś w kulturze nawet pojawiało, jakiejś masowej. Więc kwintesencja albo właśnie eter. Temu eterowi przydany jest taki dość taki na początku, we wcześniejszych tekstach Arystotelesa, właśnie w pierwszej księdze traktatu o niebie, Arystoteles nazywa tenże eter boskim, przydaje mu charakter boski, co zresztą jest bardzo charakterystyczne no w ogóle właśnie dla Platona, dla myśli greckiej jako takiej, żeby obiekty kosmiczne traktować jako takie boskie. Dlaczego tak? W ogóle boskość to jest w ogóle temat na taki odrębny wykład. Wiemy, że boskość dla pogan nie miała takiego charakteru jak dla nas. Tutaj w ogóle dla Platona na przykład, w ogóle właśnie dla myśli greckiej zasadniczo to jest boskie, co jakoś wykracza poza to, co jest zmienne, to, co jest materialne, to, co jest jakoś zniszczalne. Tak? To jakaś koncepcja niezniszczalności, jakiejś niezależności od tego, co materialne. To już jakoś przydaje pewnej boskości. Już dusza ludzka ma charakter boski u Platona. Już nie tylko idee, oczywiście idee, czy byty matematyczne, które są poniżej idei, one też mają pewnego rodzaju boskość. I dusze ludzkie wobec tego też. No i te obiekty kosmiczne, one u Arystotelesa trochę na podobieństwo właśnie do takiej właśnie wizji świata, one mają również na początku w jego koncepcji taki trochę boski charakter. Tutaj jeszcze, żeby to łatwiej zrozumieć, dobrze byłoby się cofnąć do Platona i do jego wizji kosmologicznej, żeśmy to trochę pominęli, ale u Platona rzeczywistość jest dość złożona w tym wymiarze. A to dlatego, że tam pojawia się co prawda ten demiurg, czyli rzemieślnik, czyli ten, który świat buduje i najczęściej się właśnie Platona kojarzy z koncepcją demiurga, zupełnie słusznie, ale trzeba pamiętać, że ta koncepcja jest, mimo tego, że ona pod pewnymi względami idzie dalej niż koncepcja Arystotelesa, czy bardziej zbliża nas do koncepcji chrześcijańskiej Boga. Bo mówi o tym, że demiurg, tak, gdyby demiurga traktować jako takiego Boga, to potem w sumie się jakoś stanie w refleksji filozofów chrześcijańskich, którzy będą się do Platona odwoływali, chociażby u świętego Augustyna. Tenże demiurg jest przecież no, faktycznie tym, który świat jakoś buduje, dlatego że jest dobry, tworzy świat, ale go stwarza, no po pierwsze, i tego się nie udało myśli pogańskiej uniknąć, i to tak samo będzie u Arystotelesa, stwarza z materii tej odwiecznej, istniejącej zawsze, istniejącej wiecznie i niepochodzącej od samego tego rzemieślnika, przez niego niestworzonej. To samo będzie u Arystotelesa. Tutaj też materia jest wieczna. Te cztery elementy są wieczne.
Tylko że mogą, znaczy wieczne, materia pierwsza jest właściwie wieczna u Arystotelesa, bo te pierwiastki, te cztery elementy mogą jedne w drugie się przemieniać, ale no eter tak samo właśnie, tak, jako ten element, z którego zbudowane są te obiekty kosmiczne. No bo zasadniczo po prostu materia jako taka, materia pierwsza jest po prostu, jest wieczna, jest czymś, co po prostu jest. To jest w ogóle charakterystyczne dla pogaństwa, że świat po prostu jest i filozofia ma za zadanie wyjaśniać jego naturę. Dlaczego świat jest taki, a nie inny, jego istotę. Wyjaśniać, dlaczego właśnie taki, a nie inny porządek panuje we wszechświecie. Wyjaśniać właśnie ten porządek, a nie to, że świat jest. Świat po prostu jest, nie może nie być. To było coś bardzo głębokiego i trudnego do jakoś sforsowania, ten pogląd, i dopiero u świętego Tomasza pojawiają się argumenty filozoficzne takie naprawdę bardzo głębokie, w refleksji, która jest przecież zainspirowana, chociaż całkowicie filozoficzna u świętego Tomasza, to jednak zainspirowana objawieniem. Nie da się, nie, może się, znaczy niby się da, ale w praktyce nie udało się bez odniesienia do objawienia wyjść poza ten zaklęty krąg właśnie świata, który po prostu istnieje, który jest. I z racji tego jedyne, czym się filozofia zajmuje, to wyjaśnianie jego natury. I tenże Demiurg nic innego nie robi. On wprowadza pewien porządek. On nie stwarza świata, tylko go buduje, w sensie pewien porządek wprowadza. Ten świat jakby, który już wcześniej istniał, ale nie był uporządkowany. Ale to nie jest jakby jedyny, nie jest jedyny taki, powiedzmy, odpowiednik Boga, czyli jedyny jakby, jedyny taki absolut, bo tam jeszcze, poza tą materią, która istnieje sobie odwiecznie, jest jeszcze cały świat idei, które są właściwie wyżej od tego Demiurga. Wyżej od tych wszystkich takich, powiedzmy, jakichś ala takich osób, jakichś takich bytów ala osobowych, nazwijmy to, tak? Jakichś umysłów, dusz po prostu, tak? Bo te dusze boskie też mają taki charakter ponadzmysłowy. I byty matematyczne też nawet taki mają. Ale jest jeszcze świat idei, który jest jeszcze wyżej, jest najwyżej w tej hierarchii, łącznie z tą ideą, najbardziej podstawową ideą dobra, ideą jedna, która jest w tym systemie najwyżej. I to też będzie potem bardzo mocno widoczne, czy właściwie stanie się takim zasadniczą taką tezą głoszoną przez te wszystkie systemy kosmologiczne, które będą powstawały w ramach nurtu neoplatońskiego, ale nie będą jakoś rozświetlone światłem objawienia chrześcijańskiego, gdzie absolut będzie pojmowany jako pewna zasada, właśnie taka niepoznawalna, właśnie taka będąca ponad bytem, zasada jakoś jedna, która jest jakoś ponad tym systemem, ona ją transcenduje, ale podobnie będzie trochę u Arystotelesa, też będzie ta transcendencja, ale zobaczymy, że pod pewnymi względami będzie zupełnie inaczej wyglądał absolut Arystotelesa, że będzie miał przede wszystkim takie cechy takiej właśnie ala osoby, będzie pewnym intelektem. Możemy całkiem sporo powiedzieć o absolucie Arystotelesa, to czy sam Arystoteles nam o nim dużo powie. To jest coś, co jakoś tą wizję Arystotelesa bardzo wyróżnia na tle tego wszystkiego, co o absolucie można powiedzieć w nurcie platońskim, co filozofowie działający, pracujący w nurcie platońskim mogli powiedzieć. No chyba, że tak jak święty Augustyn, no chyba, że byli tymi, którzy znali chrześcijaństwo, którzy byli chrześcijanami i korzystali z światła, które przyniosło nam objawienie. To wtedy oczywiście sprawy wyglądają inaczej. Ale wracamy do naszego tego świata tutaj, na Ziemi. Otóż jeszcze jedna rzecz odnośnie Platona, zanim jeszcze wrócimy. To więc jeszcze odnośnie Platona. Tam jeszcze poza tym Demiurgiem, poza tym szczytem jakby tym metafizycznym, ontologicznym świata, zasadą jedności, zasadą jedna, tam jest jeszcze coś jeszcze, bo jest jeszcze dusza świata. Jest jeszcze taki czynnik, który powoduje, że świat się porusza. Świat jakby dąży do jakiegoś dobra, realizuje jakieś dobro. Jest jakimś takim trochę organizmem świat w pojmowaniu Platona. W ogóle to się trochę wiąże z odkrywaniem, bo są jakby dwa takie źródła i to też w pewnym sensie u Arystotelesa jest widoczne. Takie dwa źródła, które skłaniają do poszukiwania tego pierwszego poruszyciela, tego absolutu. Po pierwsze to jest wejrzenie we własną duszę, a po drugie to jest spojrzenie w niebo. Wejrzenie własną duszę, a więc zobaczenie, że jest jakiś świat intelektu, świat pewnych wartości obiektywnych. To jest trochę droga, w dużej mierze jest to droga Sokratesa.
z punktu widzenia filozofii tej przedsokratycznej, to jest przecież u Anaksagorasa, że jest pewien umysł, pewien nous, który jakoś światem kieruje, tylko tam niestety ta refleksja jest bardzo zaczątkowa, brakuje jej konsekwencji. To Platon zauważył i krytykował. Platona to jest oczywiście też mocne. Więc z jednej strony jest jakby dusza jako ten czynnik, który jest taką zasadą ruchu, jakimś takim czynnikiem, któremu też już u człowieka możemy przypisać pewną boską naturę. I dlatego u świata też ona będzie, jakby dla całego świata będzie miała taką trochę... taką rolę będzie spełniała, i to trochę właśnie u Arystotelesa będzie widoczne, jak się zaraz okaże. Z drugiej strony, tym drugim takim źródłem inspiracji to jest spojrzenie w niebo, to jest spojrzenie w gwiazdy i dostrzeżenie tego, że ten jakiś uporządkowany ruch nieba i z jednej strony, a z drugiej strony brak tych wszystkich jakiś przemian, tak, jednych bytów w drugie, taki pozorny przynajmniej, tak, tego co oni, to faktycznie co oni widzieli, że jakby nie zachodzi w niebie, na niebie żadna jakaś zmiana taka substancjalna, nic tam się nie dzieje, co by się wiązało z powstawaniem czy zginięciem, a to też sugeruje, że ma kosmos jakąś taką boską naturę, no i że wiąże się to ciągle z ruchem, tak, no i teraz i to wszystko jakoś zebrane do jednego będzie prowadziło do tej koncepcji absolutu. Więc sprawa tutaj, wracając do naszego Arystotelesa, dokonała się faktycznie pewna zmiana w jego poglądach dotyczących wszechświata. Właśnie pierwotnie, trochę podobnie jak Platon, traktował obiekty kosmiczne, właśnie te Słońce, Księżyc. Na początku mówiłem Państwu o tym, o naszej kaplicy tutaj w Szkole Akwinaty, że Słońce i Księżyc mają twarze, są traktowane jakby były jakimiś obiektami ożywionymi, duszami rozumnymi. I trochę podobniej będzie u Arystotelesa, ale będzie widoczna też tendencja, taka typowa dla przyrodnika, żeby zastąpić te dusze rozumne tychże obiektów kosmicznych po prostu jakimiś faktycznie jakimiś tam formami, ale już takimi zupełnie naturalnymi, żeby tłumaczyć ruch tych obiektów tylko i wyłącznie przez odwołanie się do natury tychże bytów. Właśnie to jest coś, co spowoduje tutaj pewną zmianę, żeby zastąpić ruchy, które są przecież regularne, ruchy nieba są regularne, wobec tego dlaczego mielibyśmy je tłumaczyć przez duszę, które, no, jeżeli to jest jakaś dusza, to może działać, może nie działać, może działać w taki sposób, może działać w inny, a jednak te ruchy kosmiczne są przewidywalne, więc raczej to by sugerowało, że należy w inny sposób je tłumaczyć, tak? Więc w taki sposób naturalny, a nie przez odwołanie do jakiegoś czynnika, takiego właśnie jakiegoś tam ala, powiedzmy, rozumnego. Więc Arystoteles jako przyrodnik zaczyna inaczej traktować obiekty kosmiczne i ich ruchy. A to jest bardzo ważne, bo poprzez ruch będzie dochodził do pierwszego poruszyciela, dlatego o tym właśnie mówimy. Więc po pierwsze, jako przyrodnik Arystoteles w dziedzinie tych ruchów, które tutaj na Ziemi mamy, on wyróżnia ruchy właśnie te naturalne i ruchy wymuszone. To jest o tyle też ważne, że to rozróżnienie będzie też i u świętego Tomasza. Też jest o tyle ciekawe, że będzie święty Tomasz przy opisie działania Bożej łaski będzie się odwoływał do koncepcji Arystotelesa ruchu naturalnego, czyli takiego ruchu, które elementy mają po prostu ze swojej natury, które jakby są im przypisane. Co to jest ten ruch naturalny? Ruch naturalny tutaj w tej sferze tak zwanej podksiężycowej, czyli tej sferze, gdzie materia jest zbudowana, czy materia, czy byty są zbudowane właśnie z tych czterech elementów, gdzie jakby obowiązują trochę inne prawa fizyki, można powiedzieć. Więc tutaj tym ruchem naturalnym jest ruch liniowy, który powoduje zajęcie przez dany byt jakiegoś naturalnego mu miejsca. No tutaj chodzi po prostu o to, że dla Arystotelesa działają dwie siły na te konkretne elementy. Siła ciężkości, siła lekkości. Element jest albo ciężki, albo lekki. Element ognia i te wszystkie byty, które są z tego elementu zbudowane, będą się charakteryzowały pewną lekkością, dążeniem do góry. Właśnie do zajęcia jakiegoś właściwego miejsca, bo dla Arystotelesa tutaj w tej sferze podksiężycowej świat składa się w ten sposób, że jest jakby ułożenie warstwami tych elementów.
Najcięższy jest element ziemi, potem element wody, stąd oceany przykrywają znaczną część wody. Potem element powietrza, stąd właśnie atmosfera, która okrywa ziemię. No i następnie element ognia, czyli jakaś sferę ognia przyjmuje, tak, pomiędzy nami a Księżycem, między atmosferą i właściwie Księżycem. Tak właśnie się te cztery elementy jakoś układają i ruch naturalny będzie związany po prostu z tym, żeby każdy z bytów, które są złożone z tych czterech elementów, on po prostu chce zająć właściwe dla siebie miejsce. Tak? No i próbując zająć to miejsce, dokonuje ruchu naturalnego. Ale są też ruchy wymuszone. No wtedy, kiedy na przykład człowiek, czy też zwierzę, roślina próbuje jakoś inaczej zadziałać. Ostatecznie jednak pokazuje Arystoteles, że te ruchy wymuszone jakoś sprowadzają się do ruchów naturalnych. I to jest o tyle ważne, że w takim razie wcześniej czy później wynikałoby z tego, że wszystkie elementy zajęłyby po prostu właściwe dla siebie miejsce i nastąpiłby koniec ruchu, bo jakby doszłyby do kresu tego ruchu, który jest dla nich naturalny. A skoro te ruchy wymuszone są jakoś też ostatecznie napędzane przez ruchy naturalne, wobec tego wcześniej czy później świat doszedłby do tego stanu końcowego. To jest wyrażone w takim języku bardzo prostym, ale to jest mniej więcej coś, co współczesna fizyka by powiedziała, że świat doszedłby do maksimum entropii, do takiego stanu śmierci cieplnej, związanego właśnie z osiągnięciem maksimum entropii, kiedy już po prostu nie może dalej nic się z nim dziać, tak? Jakby przestają zachodzić wszystkie procesy. I problem nie istnieje wówczas, kiedy wszechświat ma jakiś skończony czas, czy istnieje skończoną ilość, powiedzmy, liczbę lat, tak? Ale w przypadku Arystotelesa, tak jak w ogóle w przypadku pogan, ten problem jednak wyglądał inaczej, bo dla nich świat jest wieczny. Materia jest wieczna, świat jest wieczny. Myśmy mówili, że jest niestworzony i wieczny. Że stworzony jest tylko w nim, że wprowadzony jest pewien porządek i ład, który trzeba wyjaśniać. A świat sam z siebie istnieje. Co więcej, u Arystotelesa to wszystko, to nie są tylko nawet jakieś przekonania. On to stara się udowodnić, stara się pokazać z właściwą sobie przenikliwością i systematycznością, że tak jest i tak być musi. Tutaj zresztą dokonuje pewien błąd się tutaj pojawia w jego myśleniu, bo on w definiowaniu czasu dokonuje się ten błąd u Arystotelesa, bo on definiuje czas jako coś, co jest jakby przedtem i potem i z tego dochodzi, że nie może być takiego momentu, kiedy jakby jest ostatni moment czasu i nie ma potem, bo to jakby z definicji czasu rzekomo już się nie można tego pogodzić, że jakby czas po prostu sam z siebie jakby wymaga tego, żeby był nieskończony. Że po prostu nie ma możliwości, żeby jakiś pierwszy moment czasu i ostatni, bo czas jakby zawsze zawiera w sobie tą ideę przedłużenia na ten moment wcześniejszy, późniejszy, wobec tego nie ma momentu pierwszego i nie ma momentu ostatniego i dlatego wtedy no, czas musi być po prostu zawsze. Nie ma początku i końca. Święty Tomasz będzie to w sposób taki dość będzie to oczywiście zwalczał, będzie pokazywał błąd pewien, który tutaj tkwi w tym. Tak? A więc musi istnieć zawsze właściwie świat, tak? No bo czas jest czymś, co jest zawsze. I w takim razie również ruch musi istnieć, dlatego że ruch się z czasem wiąże, ruch w czasie się odbywa i właściwie Arystoteles tutaj też pokazuje, że jedno wynika z drugiego. Jeżeli jest czas, to musi istnieć też ruch. Czyli świat istnieje wiecznie, ruch istnieje wiecznie, ale z drugiej strony widzimy, że no, te obiekty wcale, te substancje kierowane tymże ruchem naturalnym wcale nie zajęły swojego kresu, tych swoich naturalnych. Nie wszystko jakby jest na swoim miejscu, że tak powiem. Nie wszystko jest na swoim miejscu. A skoro tak, to w takim razie trzeba wyjaśnić, jak to jest możliwe, że nie wszystko jest na swoim miejscu. Że ciągle ruchy się odbywają. Nie tylko ruchy lokalne, bo ten ruch lokalny to jest jeden z tych czterech rodzajów ruchu. Są ruchy ilościowe, ruchy jakościowe. Oba są przypadłościowymi. No i to powstawanie i ginięcie. Wszystko to się sprowadza jednak, zdaniem Arystotelesa, wszystkie te trzy rodzaje sprowadzają się do tego czwartego, najprostszego, do tych ruchów lokalnych, właśnie tych naturalnych, wynikających po prostu z natury elementów. Ostatecznie jakby Arystoteles chce pokazać, że wszystko się sprowadza do tych najbardziej podstawowych jakby pryncypiów, tak? Które mają charakter taki dynamiczny, związany z ruchem, właśnie w sensie ruchu lokalnego, zmianą położenia, a
to jednak no, powinno wcześniej czy później doprowadzić do ustania ruchu, do osiągnięcia tego stanu jakby maksymalnego właśnie no, tego jakby porządku, tak, w tym przypadku. To może od entropii jest jakby odległe, bo entropia jest nieuporządkowaniem, ale jest jakby takim punktem, gdzie przestaje się w ogóle jakikolwiek ruch odbywać. I tutaj też tak po jakimś czasie ten ruch powinien przestać się odbywać, ponieważ osiągnięty zostanie stan taki, powiedzmy, równowagi, stan, kiedy wszystkie byty są we właściwym dla siebie miejscu, położeniu, tak? No ale tak nie jest, więc jaka może być tylko tego przyczyna? No to znaczy, że ruchy tej sferze nadksiężycowej, czyli tej sferze, gdzie jakby rozpoczyna się kosmos, rozpoczyna się niebo, gdzie już te byty są zbudowane z eteru, gdzie też ruch naturalny ma inny charakter, co jest obserwowane, bo jaki ruch tam się naturalny odbywa w tych przestrzeniach kosmicznych? No to jest oczywiście ruch po okręgu. Ruch po okręgu jest właściwym dla rzeczy zbudowanych z eteru. Skoro to wszystko jest inne tam ponad sferą Księżyca, to w takim razie nie dziwmy się, że Arystoteles temu próbował na początku przynajmniej nadawać trochę taką naturę, taki charakter trochę takich bytów boskich. Do pewnego stopnia to jest jakoś obecne, bo święty Tomasz też tak do końca wcale, nawet w czasach świętego Tomasza tak do końca nie wiedziano, czy te słońce i księżyce, te inne rzeczy, czy one mają faktycznie jakieś dusze rozumne, czy nie mają. To były różne jakby opinie na ten temat naukowe. I nie jest to w żaden sposób świętego Tomasza nawet jasne dla świętego Tomasza, czy tak jest, czy inaczej. Tak? Czyli widać, że to jakby nie jest czymś, co byłoby tutaj właśnie u Arystotelesa wyjaśnione, ale jednak skłania się później, w tych późniejszych, właśnie już od druga księga traktatu o niebie stara się pokazać, że faktycznie te obiekty kosmiczne mają charakter jednak naturalny, tak jak te pierwiastki tutaj na Ziemi. Tak? Czyli tyle tylko, że dla nich właściwym tym naturalnym ruchem jest ruch po okręgu. No i nie ma oczywiście z racji tego, że forma całkowicie wypełnia materię, że nie ma tam żadnych zmian ilościowych, nie ma zmian jakościowych, a więc żadnego zmniejszania czy powiększania się, czy jakichś jakościowych zmian, powiedzmy tam jakichś kolorów czy czegoś tam. No i oczywiście zmian substancjalnych nie ma. Księżyc jest dlaczego taką granicą naturalną? To każdy tutaj oczywiście wie, dlatego że możemy obserwować fazy Księżyca. Księżyc podlega jednak pewnym zmianom poza zmianą położenia. No i jasne jest, że gdyby Arystoteles dysponował nawet jakimiś prostymi obiektami optycznymi, czy takimi jak jakieś tam nawet jakieś, powiedzmy, lunety, gdyby był w stanie dzięki nim zaobserwować jakieś zmiany, na przykład na Słońcu, plamy słoneczne, które powstają, giną, które się też poruszają z racji tego, że Słońce obraca się wokół własnej osi, więc z naszej perspektywy one też są w ruchu, to wówczas zobaczyłby, że to tak w istocie nie jest. Wtedy by prawdopodobnie pokazał, że starał się udowodnić, uzasadnić, że to jednak nie jest tak, że tamte obiekty są zbudowane z eteru, że one też oczywiście podlegają pewnym zmianom, więc wszystko by się wtedy musiało zmienić. Ale on tego nie wiedział, dlatego te obiekty kosmiczne mają trochę inne właściwości. Więc one się poruszają po okręgach i z racji tego ruchu po okręgach jeszcze tutaj jakby właściwie to tak naprawdę to one są po prostu przetwierdzone do swoich sfer, te obiekty kosmiczne, począwszy od gwiazd tych stałych, które są przetwierdzone, cały czas znajdują się w swoim miejscu. Tak samo zresztą Słońce, Księżyc i planety. Planety w starożytności, które były znane, to jest Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. Te były znane w starożytności. Więc te obiekty właściwie też są przytwierdzone do swoich sfer, tyle tylko, że te sfery, też zbudowane oczywiście z eteru, poruszają się. I nie dało się wyjaśnić obserwowanego na Ziemi tego pozornego ruchu ciał niebieskich za pomocą oczywiście liczby sfer równej liczbie tychże obiektów. Więc tych sfer będzie dużo więcej, tak? Innymi słowy, jakby dane ciało niebieskie, dajmy na to planeta Mars, znajduje się jakby, jest poruszana przez kilka sfer, to znaczy ona jakby jest przytwierdzona do jakiejś tam sfery, ale te sfery jedna obok jakby jedna w drugiej się znajdują. Także jakaś planeta będzie przez kilka sfer poruszana, żeby wyjaśnić. Jakby, innymi słowy, ruch każdego obiektu jest złożeniem ruchu kilku sfer.
I łącznie tych sfer było 55 w systemie Arystotelesa. Żeby te kilka planet, księżyc i słońce opisać, potrzebnych było 55 takich sfer. Inna rzecz, że żeśmy tutaj mówili jeszcze przed tym, zanim zacząłem nagrywać, że ten model w czasach, powiedzmy, Tomasza z Akwinu był ciągle jednym z dwóch, tak? Był jeszcze model Ptolemeusza, późniejszy i znacznie doskonalszy, jeśli chodzi o zgodność z obserwacjami. I też mówiłem o tym, że, i to teraz powtórzę, że model Ptolemeusza służył w praktyce aż do XVIII wieku jako pewne narzędzie do tego, żeby wyznaczać położenie obiektów na niebie, bo z punktu widzenia matematycznego model Ptolemeusza sprowadza się właściwie do po prostu do transformaty Fouriera, do szeregu Taylora, do opisu jakiejś funkcji za pomocą pewnej sumy innych funkcji i właściwie da się przez dodanie jakiegoś epicyklu, czyli to jest równoznaczne z dodaniem pewnego elementu w tym szeregu Taylora, da się po prostu pisać nawet bardzo złożone ruchy. Także to z punktu widzenia modelu Ptolemeusza, tak można powiedzieć, że on jest słuszny. Z punktu widzenia matematycznego można powiedzieć, że model Ptolemeuszowy jest właściwie słuszny, w sensie takim, że jakoś tam wyjaśnia dobrze ruch. Natomiast oczywiście nie wyjaśnia z punktu widzenia dynamiki. Jeżeli chodzi o Arystotelesa, to oczywiście nie dysponował on aż tak dokładnymi pomiarami, więc nie był w stanie zobaczyć, że model, ten, który on przyjął od astronomów swojej epoki, tych największych autorytetów, że nie jest aż tak doskonały. Bo wydaje się, że przyczyną, dla której właściwie potem tylko model Ptolemeusza był używany do konkretnych obliczeń, jest to, że ten model Arystotelesa, używany przez Arystotelesa, po prostu za dobrze nie funkcjonował. Wydaje się, że nie dałoby się tak na oko patrząc, jeśli chodzi o to, jak te planety miały się poruszać, to nie wydaje się, żeby się dało odpowiednią ilość stopni swobody w tym znaleźć, mimo przyjęcia tych 55 sfer. Nawet gdyby sfer było więcej, ponieważ one są koncentryczne, a nie tak jak w modelu Ptolemeusza, gdzie są pewne epicykle, wydaje się, że to nie będzie dobrze funkcjonowało, że to nie będzie dobrze pisywało ruchu planet. Ale być może na tamtym etapie było to całkiem słuszne. Więc tak wygląda to od strony takiej przyrodniczej, natomiast tutaj już jakby wchodzimy wraz z Arystotelesem w przestrzeń pewnych domysłów. No w jaki sposób odbywa się jakby transport, czy jakby oddziaływanie tegoż właśnie czynnika, czy jakby oddziaływanie jakby ruchu na przenoszenie jakby tego ruchu z tej przestrzeni ponadksiężycowej tą sferę podksiężycową, bo na tym polega główny problem. Wiem, że ruch w przestrzeni podksiężycowej jest potrzebny do tego, żeby po prostu to wszystko tutaj funkcjonowało. Tak? No widzimy, że to funkcjonuje, że ten ruch się odbywa. I Arystoteles też wiedział, że, bo to wynika z metafizycznych pryncypiów wyższości aktu nad potencją, nad możnością, że nie wystarczy to, żeby dla tych elementów, czy w ogóle dla bytów tych, tak, jakiś ruch był naturalny. To nie jest tak, że ten ogień sam z siebie jakoś poleci do góry, tylko dlatego, że to jest jego, dla niego to jest naturalne. Ten ruch naturalny wymaga pewnego czynnika aktualizującego. To jest bardzo istotna rzecz, tak? Że to się nie odbywa jakby w sposób spontaniczny. Bo co by to znaczyło? To by znaczyło, że możność sama się aktualizuje, że po prostu samo się to dzieje, czyli to znaczy, że możność nie jest od aktu doskonalsza, znaczy właśnie, że jest doskonalsza, tak? Że jest po prostu jakby samowystarczalna, że akt nie jest potrzebny do wyjaśnienia ruchu. Dlatego mimo tego, że te obiekty na Ziemi w sposób naturalny będą się poruszały w jakiś tam sposób, ostatecznie te pierwiastki, elementy będą się w sposób naturalny poruszały tak, żeby zająć właściwe dla siebie miejsce z punktu widzenia środka Ziemi, tak? Bo działa na nie siła ciężkości albo siła lekkości, to jednak wymagają pewnego czynnika aktualnego, aktualizującego, działającego na nie tak, żeby one mogły się poruszać. I ten czynnik może pochodzić tylko z tej przestrzeni ponadksiężycowej, bo tamten ruch też się odbywa. I co więcej, tamten ruch przez to, że odbywa się po okręgach,
to po prostu cały czas jakby wraca do punktu wyjścia, tak? Bo w orbicie po prostu cały czas planeta, czy jakiś tam, czy Słońce, Księżyc wracają do tego punktu, z którego startowały. Czyli ten ruch może się odbywać wiecznie, bez jakichś przeciwieństw. Może się odbywać wiecznie, bez osiągnięcia jakiegoś stanu, którym ruch ustanie. Tak? Wobec tego to wszystko się zgadza. Wygląda wszystko wspaniale. To, że na Ziemi te byty nie osiągnęły właściwego dla siebie miejsca, to dlatego, że cały czas są po prostu poruszane przez te obiekty, które są w tej przestrzeni ponadksiężycowej, w sferze ponadksiężycowej. I tamte przez to, że się poruszają po okręgach, powodują też jakby tą transformację tego czynnika, przenoszenie tego czynnika, tego aktualizującego na te obiekty tutaj się znajdujące, na te byty, które tutaj się poruszają. Tak? Więc to, że na Ziemi występują wszystkie ruchy naturalne, że dajmy na to rośliny rosną, zwierzęta biegają i tak dalej, to wszystko ostatecznie bierze się z tego, że planety i Słońce poruszają się po okręgach. Ostatecznie wszystkie ruchy tutaj na Ziemi są możliwe dlatego, że odbywa się ruch tych ciał niebieskich. To jest bardzo istotny wniosek u Arystotelesa. Ostatecznie wszystko się sprowadza jakby do astronomii. Teraz rozumieją Państwo, dlaczego kiedy święty Tomasz pisał taki króciutki traktat o przewidywaniu przyszłości na mocy, powiedzmy, działania tych ciał kosmicznych i obserwacji ciał kosmicznych, czyli coś, co dla nas jest taką czystą astrologią i okultyzmem, to dla niego tak niekoniecznie to od razu, to jakby jedno z drugim się nie wiąże w sposób konieczny. Tak? Bo oczywiście okultyzmem jest odnoszenie się do jakichś czynników takich, jakby no właśnie, do tych upadłych duchów, czy jakichś czynników pozarozumowych, pozaracjonalnych, których nie można zbadać jakoś empirycznie i zrozumieć jednocześnie, do takich czynników to będzie okultyzm i to byłby grzech. Natomiast obserwowanie obiektów kosmicznych i wnioskowanie w oparciu o to, o ruchach tutaj tych, czyli zachowaniu różnych jakichś tam obiektów, bytów różnych ożywionych czy nieożywionych, to już nie będzie żadną astrologią. Tak? No, bo my to też właściwie mamy gdzieś w sobie takie to rozróżnienie, tylko to trzeba bardzo uważać oczywiście, tak? Co jest racjonalnym, a co nie. Ale to jakby wiemy, że nie chodzi tylko o jakieś pory roku, ale oddziaływanie na przykład księżyca na zwierzęta, rośliny, tak, to wszystko to jest jakoś racjonalne, to rzeczywiście występuje. Tak, obiekty kosmiczne w jakiś sposób wpływają na nas, ale właśnie w taki bardzo ograniczony, nie taki, jak to by chcieli astrologowie. Prawda? To jest coś takiego, co u Arystotelesa jest widoczne. Czyli tutaj jakby zobaczmy, że jest taka prawdziwa u niego intuicja przyrodnika, który chce wyjaśnić w sposób naturalny, po pierwsze zachowanie tychże bytów tutaj na Ziemi się znajdujących i okazuje się, że właściwie można to tylko zrobić wtedy, kiedy się odniesiemy do ruchu obiektów kosmicznych. Ruchy obiektów kosmicznych powodują ostatecznie zachowanie, istnienie, przemiany również, tak? Powstawanie, ginięcie tych obiektów tutaj na Ziemi. Dlaczego powstawanie, ginięcie? Dlatego pisze Arystoteles, że to Słońce właśnie, Słońce z racji tego, że jest takim obiektem, który znajduje się raz bliżej, raz dalej, powoduje tutaj pewnego rodzaju takie... Bo są jakby dwie rzeczy, które trzeba wyjaśnić. Po pierwsze, ciągłość ruchu tutaj na Ziemi, no i to jest właśnie zapewnione przez to, że te obiekty poruszają się po okręgach, a z drugiej strony to, że tutaj na Ziemi następują pewne powtarzające się cyklicznie, ale jakieś takie etapy, kiedy życie jakby powstaje i kiedy ginie. Trochę to się wiąże oczywiście z porami roku i to za to odpowiada właśnie zdaniem Arystotelesa Słońce. Tak? Ale ono jest zasadniczo jednym z tych obiektów kosmicznych po prostu. Więc dlaczego te obiekty kosmiczne się poruszają? Tak? Dlaczego się one poruszają? No, Arystoteles jako metafizyk nie może tak zostawić tego samego, że one się poruszają, bo tak po prostu jest od zawsze i tak po prostu jest. Dlaczego? Dlatego, że on ciągle jako metafizyk rozumie, że akt jest doskonalszy od możności. Że jeżeli się, nawet jeżeli to się odbywa w ramach ruchów naturalnych, tak jak żeśmy powiedzieli, to są ruchy naturalne. To wcale nie znaczy, że to już jest wyjaśnienie, bo musi być jednak pewien czynnik aktualizujący, który powoduje, że te planety faktycznie poruszają się po okręgach. Że ta sfera gwiazd, bo przecież gwiazdy się też poruszają na tej swojej sferze, tej pierwszej takiej poruszającej się, tak? Na tym pierwszym, ta pierwsza sfera gwiazd stałych, tak? Ona też się porusza, no i
Co z tego, że to jest dla niej ruch naturalny? Ona też potrzebuje czynnika, który by ją aktualizował, który ją będzie poruszał. No i to jest właśnie to. To jest właśnie to. Dochodzimy do punktu takiego już jakby krytycznego, bo to jest przecież cały świat, który możemy obserwować. Poza z punktu widzenia materii, z punktu widzenia przestrzeni, poza tą sferą gwiazd stałych już niczego nie ma. Poza tym już świat się jakby kończy. Tak jest ograniczony w swoich rozmiarach. A więc jakby ten czynnik, który będzie jakoś aktualizował i poruszał tą sferę gwiazd stałych, który będzie odpowiadał za ruchy kosmiczne w ostateczności, tak, musi mieć jakiś charakter transcendentny, wykraczający poza ten świat. Musi być czymś innym. Musi być czymś więcej. I tutaj jakby zaczyna się już refleksja dotycząca bardziej metafizyki. To, o czym teraz mówiłem, to w dużej mierze jest opisane w traktacie o niebie Arystotelesa. Natomiast jeżeli chodzi o koncepcję pierwszego poruszyciela właśnie jako wyprowadzoną w ramach pewnej refleksji o ruchu jako ruchu, takim najbardziej ogólnym, już nie tylko ruchów tych kosmicznych, tych ruchów ziemskich wyjaśnianych przez ruchy kosmiczne, tylko w takim najbardziej ogólnym, tym się zajmuje Arystoteles w 8 księdze traktatu Fizyka. W fizyce, w 8 księdze, tam pisze o ruchu jako takim i też no, nie mamy też czasu i możliwości, żeby dokładnie prześledzić to następnym razem. Może tak właśnie, zrobimy to następnym razem, bo to jednak jest samo w sobie bardzo takie no, pouczające, ale sam wniosek. Otóż wnioski z tych rozważań są następujące, że musi istnieć ostatecznie jakiś pierwszy poruszyciel nieporuszony. Musi być w tym ciągu poruszycieli aktualnie działających, nie może być ten łańcuch nieskończony, bo wtedy faktycznie brakuje przyczyny, brakuje tego pierwszego poruszającego w tym łańcuchu, nie może być on nieskończony, bo przez nieskończone jakby powiększanie czegoś niedoskonałego nie dostaniemy jednak tego czynnika, który faktycznie wszystko w ruch wprowadza, więc musi być pierwszy poruszający jakiś czynnik, który musi być już całkowicie nieporuszony, które już nie ma w sobie niczego takiego, co by było jakoś poruszane przez coś innego, a sam siebie jakby nie może poruszać, więc tak naprawdę jest całkowicie nieporuszony. Jest jakiś nieporuszony poruszyciel. Jest jakiś czynnik, który stoi u podstaw tego wszystkiego. Tak? To jest jakby zupełnie niezależnie wyprowadzony wniosek, ale on też oczywiście będzie się stosował do wizji wszechświata, czyli okazuje się, że poza tym, co możemy zobaczyć w wszechświecie, poza tą pierwszą sferą tych gwiazd poruszających się, to musi być jakiś poruszyciel nieporuszony. Musi coś być jeszcze więcej. I w metafizyce, w 12 księdze metafizyki, Arystoteles jakby to samo zagadnienie, ale z punktu widzenia już czysto metafizycznego bada. I bada również na poziomie samej natury, czyli czym ten pierwszy poruszyciel jest, w jaki sposób on ma poruszać samemu będąc nieporuszonym. Na tym właśnie do tego się jakby całe to zagadnienie sprowadza, że no dobrze, musi być ten pierwszy poruszyciel, musi on być nieporuszony, ale teraz pytanie, w jaki sposób może pierwszy poruszyciel nieporuszony poruszać? W jaki sposób coś może poruszać samemu nie będąc poruszane? I Arystoteles dochodzi do wniosku, że jedyna możliwość jest taka, że porusza jako ten, który jest znany, który jest kochany, jako coś, co jest przedmiotem kontemplacji. Że ten pierwszy poruszyciel działa tylko i wyłącznie jako przyczyna celowa. Nie jest on przyczyną sprawczą jakby bezpośrednio. On nie oddziaływuje w sposób mechaniczny zupełnie. Bo tutaj, jeżeli chodzi o ten świat kosmiczny i przejście między światem kosmicznym i tym ziemskim, to jest właściwie wszystko takie mechaniczne, bo ruch jest traktowany po prostu w taki mechaniczny sposób, jako no, przenoszenie jakiegoś takiego oddziaływania, tak, w taki sposób. To też właśnie, to jest niestety bardzo nieprecyzyjnie, to jest pewna taka biała plama, nie ma tutaj dobrze pracowanego tego przenoszenia, jak te sfery mają na siebie wpływać, tym bardziej, że też jest to pewna interpretacja, jeżeli chodzi o same sfery kosmiczne, bo też jest taka interpretacja, że same te sfery są poruszane przez swoich poruszycieli wpatrzonych właśnie, kontemplujących tego pierwszego poruszyciela nieporuszonego, ten pierwszy, ten najwyższy, najdoskonalszy byt.
Więc tutaj co do tego nie ma pewności. Ale niewątpliwie ten pierwszy poruszyciel nieporuszony, ten absolut właściwie, tak, bo to jest rzeczywiście absolut, jak się okazuje z analizy metafizycznej, której dokonuje Arystoteles, to jest prawdziwy absolut, spełnia go wszystkie definicje absolutnego bytu. Ten pierwszy nieporuszony poruszyciel, on faktycznie jest przedmiotem kontemplacji przez no, jakąś, przynajmniej tą inteligencję tego pierwszego, jakiś czynnik poruszający jakąś inteligencję, która jest jakby związana z tym pierwszym niebem, z tą sferą gwiazd stałych. Ta sfera gwiazd stałych jest poruszana już właśnie nie taki tylko i wyłącznie sposób, no, powiedzmy taki mechaniczny, tak jak moglibyśmy powiedzieć o tych obiektach, tych elementach na Ziemi, tych pierwiastkach, które jakoś tam w sposób naturalny zajmują swoje miejsce, bo są po prostu jakoś aktualizowane przez te ruchy, które przychodzą jakby z kosmosu, no bo tutaj już ten pierwszy poruszyciel nieporuszony nie działa w sposób mechaniczny. Czyli ta sfera gwiazd stałych musi niewątpliwie, niezależnie od różnych tych możliwych interpretacji Arystotelesa, musi być faktycznie wyposażona w jakąś inteligencję. Ta inteligencja napędza tą sferę gwiazd stałych i ta inteligencja jest wpatrzona w pierwszego poruszyciela. Ta inteligencja go kontempluje. Ta inteligencja go kocha i jakby stara się naśladować tym ruchem kolistym. Zresztą potem mistyka chrześcijańska będzie określała w ogóle mistykę. To jest coś, co się u wielu mistyków pojawia, że kontemplacja ma charakter pewnego kolistego ruchu, gdzie jest jakby człowiek wpatrzony w Boga, jakby nic się w sumie nie zmienia, a jednocześnie wchodzi coraz wyżej, w coraz jakby doskonalszą kontemplację, ale nie zbliża się, tylko jakby znajduje się w takim ruchu, który najbardziej przypomina właśnie taki bezruch, ale wynikający nie z niedoskonałości, tylko z doskonałości tego najwyższego tego nieporuszonego poruszyciela. Tak? Ten nieporuszony poruszyciel niewątpliwie jest czystym aktem. To wynika z metafizycznych rozważań. To jest zresztą ten najmocniejszy punkt tych wszystkich rozważań arystotelesowskich, bo tu zobaczmy, że jest bardzo dużo kwestii wątpliwych, które wynikają z uwikłania tego wszystkiego, tych rozważań filozoficznych, uwikłania w konkretne jakieś tezy zaczerpnięte z przyrodoznawstwa, które już są często zupełnie nieaktualne, które są jakoś błędne, które są w najlepszym przypadku jakimiś przybliżeniami tylko. Natomiast to, co jest cenne w tej refleksji, to jest właśnie to, że ten element metafizyczny związany z aktem i możnością, z ruchem jako przejściem z możności do aktu pod wpływem aktu i w ten sposób następuje szukanie tego pierwszego poruszyciela, tego pierwszego aktu. I to zresztą, to co jest tutaj wartościowe w tym modelu, zostanie potem rozwinięte twórczo przez świętego Tomasza. I co ciekawe, jakby tak prześledzić, znaczy charakter tych pięciu dróg, o których będziemy jeszcze mówili oczywiście w swoim czasie, pięć dróg świętego Tomasza, pięć dowodów, czy właściwie pięć jakby wersji jednego dowodu na istnienie Boga, bo one wszystkie są posterioryczne, wszystkie dochodzą do istnienia Boga z tego, co istnieje, z obserwacji tego, co tutaj jest, to zobaczymy, że nawet kolejność tych poszczególnych dróg jakoś odpowiada właśnie temu, co można wywnioskować z lektury dzieł Arystotelesa. Bo pierwsza droga Tomasza to jest właśnie z ruchu, dowód z ruchu. To tak jak właśnie, tak jakby tutaj Arystotelesa, ósma księga fizyki, bo to jest taki trochę wstęp, wprowadzenie do tych rozważań, które Arystoteles umieszcza w metafizyce w 12 księdze. Potem u Tomasza jest przyczynowość sprawcza. Od tego właśnie częściowo brakuje u Arystotelesa, to jest coś, czego tutaj nie ma, ale w jakiejś mierze no jest przez to, że ten absolut Arystotelesa jest czynnikiem, właśnie przyczyną celową, czyli tym, który u sobie pociąga, jakoś pośrednio też jest czynnikiem sprawczym. Jest tutaj właśnie to twórcze rozwinięcie, tak, u Tomasza. Ale chodzi o to, że u Tomasza ten wymiar metafizyczny jest rozwinięty, że nawet kiedy on w tej pierwszej drodze mówi o ruchu, to jednak ma na myśli ruch w pewnym momencie już czysto metafizyczny, o którym Arystoteles będzie w metafizyce w 12 księdze pisał. Czyli widzimy, że to się właściwie jakoś tak wiąże. Potem u Tomasza trzecia droga już z konieczności istnienia, potem czwarta z doskonałości bytu i piąta właśnie z celowości. To też jest pewnego rodzaju takim twórczym, tylko że jednak bardzo twórczym rozwinięciem Arystotelesa, ale widać, że ten ogólny schemat, że kończy się na przyczynie celowej, u Arystotelesa absolut jest właśnie rozważany jako ta przyczyna celowa, która pociąga świat ku sobie. Czyli ten pierwszy poruszyciel poruszony, czyli inteligencja tej sfery gwiazd stałych
ona właściwie wprawia świat w ruch. Ona wprawia świat w ruch, dlatego że i w rezultacie wprawia te sfery niżej leżące, tylko no teraz pytanie, czy tak jak w późniejszych poglądach te sfery późniejsze są jakby mechanicznie powiązane z tą pierwszą i przekazują potem ten ruch na ziemię, czy też do tych sfer niżej leżących niż ta pierwsza najwyższa też są doczepione pewne inteligencje, które też są wpatrzone właśnie w tego pierwszego poruszyciela i one też go jakoś kontemplują i dlatego poruszają, to już jest sprawa różnych interpretacji, to tutaj nie wiemy. Czy to należy jakoś mechanicznie, tak naturalnie tłumaczyć to przenoszenie ruchu? Co w pewnym momencie i tak musi jakoś nastąpić, kiedy jest to przejście z tej sfery, powiedzmy, kosmicznej, tej nadksiężycowej do tej sfery tej ziemskiej, podksiężycowej. Czy tam jednak to się odbywa jakoś inaczej? To już jest kwestia, tak samo jak właśnie to, czy te obiekty kosmiczne mają duszę, powiedzmy, takie tak rozumne, są takimi obiektami. Czy to są właśnie z buziami? Czy to są tylko i wyłącznie jakieś formy takie no, nieożywione, ale jednak... No, jednak inne, bo właśnie wypełniające całkowicie materię, to już są kwestie interpretacji, to już nawet święty Tomasz tego nie wiedział, nikt tego nie był w stanie jakoś zweryfikować, tak? I to są różne interpretacje samego Arystotelesa, bo różnie pisze w różnych fragmentach. I różnie też badacze Arystotelesa się odnoszą do tych zagadnień. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że pokazuje Arystoteles, że faktycznie ten pierwszy poruszyciel nieporuszony jest absolutem, bo jest czystym aktem. Jest czystym aktem, czyli nie ma w sobie żadnej możności, czyli nie może mieć żadnej materii. To też skądinąd wynika, bo gdyby był materialny, to żeby powodować nieskończoną jakby ilość tego ruchu, to musiałby mieć jakąś nieskończoną moc, czyli musiał być sam w sobie jakoś nieskończony, a materia musi być skończona, zdaniem Arystotelesa. To właściwie tam wszystko na to wskazuje, że ten czysty akt jest niewątpliwie też jest czystą formą, oczywiście jest czystą formą, więc no takim faktycznie no, najdoskonalszym. To już właśnie z tego czystego aktu wynika, że jest czystym myśleniem, bo tutaj jakby posługuje się Arystoteles pewnego rodzaju analogią do człowieka i stara się znaleźć w człowieku to, co jest najszlachetniejsze i najwspanialsze. I dla refleksji greckiej oczywiście to jest intelekt i myślenie, bo myślenie jest pewnym aktem. Akt jest doskonalszy od możności, więc ten pierwszy poruszyciel nieporuszony musi być po prostu myślenie. Musi być myślenie. To jest jego najważniejsze, jakby jedyne zadanie. Całe jego życie do tego się właściwie sprowadza. To wszystko, co robi ten pierwszy poruszyciel, to jest właśnie myślenie. Teraz pytanie, ale o czym on myśli? No i teraz Arystoteles dochodzi do wniosku, i to też potem zostanie poprawione akurat przez świętego Tomasza, że pierwszy poruszyciel nieporuszony, ów absolut, który nazywany jest zresztą też Bogiem, czyli tutaj właśnie już jest nawet takie trochę nawiązanie do... w pewnym sensie to już zaczyna mieć trochę taki posmak religii. Tylko nie do końca. Zaraz dlaczego? Dlatego, że ten pierwszy poruszyciel, on myśli o sobie. Nie może myśleć o świecie, nie może myśleć o nas, dlatego, że zdaniem Arystotelesa to by oznaczało jakąś niedoskonałość. Myślałby o, powiedzmy, o głupotach, myślałby o czymś, co jest niedoskonałe. On musi myśleć o tym, co jest doskonałe, czyli o sobie. Myśli tylko i wyłącznie o sobie. Myśli o sobie i to zapewnia jego doskonałość, ale to też powoduje, że nic o nas nie wie. Chociaż są interpretacje myśli Arystotelesa, które idą w kierunku, te późniejsze takie, które były trochę pod wpływem neoplatonizmu, że on jednak wie o świecie, ale nie jest opatrznością, bo nie zna szczegółowych, konkretnych wypadków, ale jednak o świecie wie. Ale raczej wynika z tego, co sam Arystoteles pisze, że tak nie jest, że on po prostu nic nie wie o świecie. On myśli o sobie. Święty Tomasz potem pokaże, że tu jest oczywiście błąd, ale to już jest na bazie już innej koncepcji bytu, gdzie to już można łatwo pokazać, że faktycznie Bóg, skoro jest czystym aktem, skoro jest źródłem też materii, jak jest u świętego Tomasza, źródłem istnienia, to oczywiście musi mieć wiedzę i faktycznie wie wszystko o świecie. Tak? Także tutaj już wiadomo, że jest inaczej. U Arystotelesa z racji tego, że ten pierwszy poruszyciel jest tylko poruszycielem w sensie przyczyny celowej, że nie jest źródłem na przykład materii, nie jest źródłem istnienia, bo tutaj w ogóle nie ma wyróżnionego takiego porządku związanego z aktem istnienia,
istnienia. Wobec tego on faktycznie o świecie nic nie wie i myśli tylko o sobie. I dlatego no, trudno mówić o jakiejś religii takiego w ramach takiej koncepcji Boga, bo jak modlić się do Boga, który o nas nic nie wie? No, bo tylko podziwiać możemy go kochać i w ten sposób własne życie czynimy doskonalszym. I to też robi ta pierwsza inteligencja, która dąży do tego Boga, jak może tylko. No i dlatego właśnie świat istnieje, dlatego wszystko się kręci, bo ta pierwsza inteligencja tutaj robi całą robotę tak naprawdę w tym systemie. Właśnie tak ten Bóg jest taki, jest faktycznie transcendentny, bo jest od świata oddzielony, on transcendentny w sensie takim ontycznym, chociaż nie epistemologicznym, bo można go jakoś poznać całkiem dobrze, możemy coś o nim powiedzieć. Nie tylko w aspekcie negatywnym, jaki nie jest, ale właśnie coś nawet w tym pozytywnym aspekcie. Więc całkiem dobrze jest poznawany, no ale jest nieosiągalny w takim, powiedzmy, religijnym wymiarze, bo nie możemy się do niego modlić, bo nic o nas nie wie, więc naszych modlitw na pewno nie wysłucha. Tak mniej więcej się ta koncepcja przedstawia i tutaj jakby jest to wszystko dość złożone, bo tutaj jest właśnie z jednej strony to mocne uwikłanie w astronomię, w przyrodoznawstwo. Z drugiej strony mamy jednak rozważania metafizyczne na takim bardzo wysokim poziomie. Następnym razem postaram się przedstawić dokładnie sposób myślenia Arystotelesa przy udowadnianiu, że musi istnieć ten poruszyciel nieporuszony i też jeszcze na poziomie tym metafizycznym takie szczegóły dokładniejsze jakieś poznamy. Natomiast teraz może jakieś pytanie odnośnie tego, co dzisiaj było. Księżyc, skoro on był taką fazą. No to jest właśnie jeden z takich przykładów pewnych białych plam, prawda? Tu jest takich białych plam, można kilka znaleźć, chociażby właśnie jak ten ruch się przenosi z tej przestrzeni, bo normalnie, bo u Arystotelesa jest charakterystyczne to, że ruch się nie przenosi na odległość, tam nie ma teorii pola. On jakby, tam jest działanie w taki sposób, że jakby jest potrzebny kontakt, żeby było oddziaływanie, jest potrzebny kontakt. Nie ma żadnej też bezwładności. Jak na przykład Arystoteles rozumiał, dlaczego strzała się porusza wystrzelona przez łucznika? To on nie rozumiał tego w ten sposób i to się utrzymało jeszcze w średniowieczu. To jest akurat pod tym względem Arystoteles był takim czynnikiem hamującym rozwój nauki. On miał genialne intuicje metafizyczne, na których się dało zbudować system jeszcze doskonalszy, to jest system Tomasza, ale jednocześnie pewna intuicja w dziedzinie przyrodoznawstwa, mimo tego, że był wielkim przyrodnikiem, biologiem i tak dalej, pod tym względem rzeczywiście też dusza przyrodnicza, pierwszorzędna, ale w dziedzinie fizyki akurat te intuicje były trochę mylące, bo na przykład dla Arystotelesa poruszająca się strzała, wystrzelona z łuku, dlaczego ona się porusza? Dlatego, że po prostu ta strzała przecina powietrze, wobec tego tam za tą strzałą powstaje próżnia, ale że próżnia nie może być, to powietrze jakby wpada w tą próżnię i powoduje dalsze poruszanie się strzały. Ta strzała jest ciągle wypychana przez... Musi tak być, bo dla Arystotelesa nie jest możliwy ruch pod wpływem jakiegoś impulsu, który jest nadany na początku jakiegoś, tak, impulsu. Czyli po prostu tam nie ma zasady zachowania pędu, że jest jakiś pęd nadany pociskowi jakiemuś. Ten pocisk już siłą bezwładności jednocześnie po prostu zasady zachowania pędu porusza się po prostu w taki nie inny sposób. Tylko tam, żeby ruch był kontynuowany, to musi cały czas być czynnik aktualizujący, który będzie działał i cały czas będzie nadawał po prostu ten ruch. Tak? Czyli ruch jest czymś, co wymaga cały czas jakiegoś działania czynnika aktualizującego. Nie może się odbywać na tej zasadzie, że jest impuls i dalej po prostu się idzie, wszystko idzie. Dlatego tam też, a druga sprawa, że to oddziaływanie jest zawsze miejscowe. To znaczy, że ten czynnik aktualizujący musi być obecny na miejscu. On musi działać w tym punkcie. Tak jak w przypadku tej strzały, to powietrze, które jest bezpośrednio za tą strzałą. Tak? To jakby widać, że gdyby w próżni strzelać taką strzałą, to ona w ogóle nie powinna się poruszać, bo nie ma żadnego czynnika aktualizującego taki ruch. Tak? Więc to widać, że to jest pod wieloma względami, no, tylko że dla Arystotelesa próżnia nie istnieje, więc to jakby tam nie ma tego problemu. Ale to jakby pokazuje, że to wszystko jest takie no właśnie trudne. I właśnie z tym księżycem, jak on tutaj go pojmował, tak? Z czego ten księżyc musi być zbudowany, skoro tutaj jakby następuje częściowa zmiana, a częściowo nie, no to jest właśnie jeden z jedna z takich aporii, takich trudności tego modelu. Zawsze
Jest pierwsze chronologicznie, na pewno akt jest pierwszy chronologicznie. To jest jeden z takich trzech aspektów, w którym akt jest doskonalszy od materii, czy od możności, czy też i od materii forma. Po pierwsze dlatego, że jest w sensie poznawczym, bo się poznaje możność poprzez akt, w sensie też doskonałości, zarówno ze względu na cel i ze względu na formę, bo cel ma charakter pewnego aktu, forma ma charakter pewnego aktu, a to jest też jakby związane z doskonałością. Wobec tego akt jest też doskonalszy od możności i właśnie w tym wymiarze chronologicznym, że ostatecznie, że tak, możność, ona jest pierwsza w ruchu w stosunku do aktu, w tym sensie, że no, ruch jest zawsze przejściem z możności do aktu, ale sama ta możność nie przejdzie do aktu, wymaga jakiegoś zaktualizowania przez jakiś działający czynnik, który ma charakter aktu wtedy, bo jest jakąś formą, która też jest aktem i jeszcze jakieś jednocześnie jakieś to działanie, które samo w sobie też jest pewnym aktem. Wobec tego akt też jest chronologicznie pierwszy, no to też doprowadza nas do tego, że do tego pierwszego poruszyciela, tylko tam właśnie się to wszystko załamuje na tym etapie, w jaki sposób ten nieporuszony poruszyciel ma działać. No i tam się okazuje, że to jednak może być tylko i wyłącznie przyczyna celowa. Tak? Bo do tej sfery gwiazd stałych, no to wszystko jest przyczyną sprawczą tłumaczone, a potem już dalej już się tak nie da. Według Arystotelesa to już jest tylko i wyłącznie przyczyna celowa. Ale nie słyszę tego słowa palenie? Czy... Pragnienie. A, pragnienie. No pragnienie, no tak, no akt pragnienia jako taki jest oczywiście tak. Akt miłości, akt poznawania, tak, to wszystko jest jakiś akt, tak. Mhm. Jeszcze chciałam zapytać, a czy ta filozofia Kobi była zastąpiona No tak, jest inna koncepcja bytu, więc jakby, bo tutaj u Arystotelesa też ten absolut jest faktycznie pełnią bytu, to jest pełnia bytu, tylko że po prostu w takim wymiarze esencjalnym, w wymiarze samej istoty, w wymiarze po prostu aktu rozumianego na płaszczyźnie istoty, formy, a nie płaszczyźnie aktu istnienia. Tu w ogóle nie ma aktu istnienia. No i dlatego też nie ma problemu powstawania świata, bo problem stwarzania świata się będzie wiązał z tą płaszczyzną właśnie egzystencjalną, płaszczyzną istnienia, jeżeli to się jakby wiąże jedno z drugim. Dlatego też, ponieważ oni nie mieli takiej, no bardzo trudno im było wyjść poza tylko i wyłącznie staranie się o zrozumienie samej istoty, formy. Dlaczego świat jest taki, jaki jest, a nie, że w ogóle powstał, dlatego też ten akt istnienia nie jest w ogóle jakoś tutaj podejmowane. Dlaczego w ogóle rzeczy istnieją, tak? No bo po prostu istnieją, bo są, no bo taki świat po prostu jest. Tylko teraz musimy się zastanowić, dlaczego jest taki, a nie inny. To się jedno z drugim się wiąże nierozerwalnie. Jak Arystoteles, czy w ogóle pojęcie woli się u niego pojawiało? Tak, pojawia się. Kiedy będzie mówił o duszy ludzkiej, będzie mówił o cnotach. Cnota sprawiedliwości jest cnotą, która wola będzie udoskonalała, to tutaj akurat u Arystotelesa jest dużo, tylko że pamiętajmy o tym, że charakterystyczne dla starożytności nie jest to, co też i dla świętego Tomasza, czyli intelektualizm, czyli to jest pewna wyższość intelektu w stosunku do woli. To się trochę pod wpływem chrześcijaństwa zacznie zmieniać z racji tego, że Boga trzeba kochać i tutaj na ziemi też miłość jest doskonalsza od poznawania. Ale mimo tego Tomasz też potrafi pokazać, że mimo wszystko na poziomie pewnych pryncypiów ciągle intelekt jest wyższy. A to, że tutaj na ziemi miłość do Boga jest ważniejsza, to jest jakby rzeczą taką, powiedzmy, akcydentalną, przypadłościową trochę. Tak? Znaczy, po prostu to bierze się też stąd, że tutaj na ziemi intelekt nie może poznać Boga tak, jak on jest sam w sobie, bo to jest dopiero przywilejem tych już błogosławionych. Ale możemy kochać Boga zupełnie dobrze, wcale go tak dobrze nie pojmując, mniej więcej rozumiejąc, że jest tym największym dobrem. Tak? I ten akt miłości już jest możliwy. Nawet jeżeli to poznanie jest niedoskonałe i dlatego tutaj na ziemi jest jakby też miłość po prostu w stosunku do tego, tak ojciec Gary Lagrange pięknie pisze, że intelekt jakby sprowadza te rzeczy do naszego poziomu. Więc jeżeli Bóg jest od nas nieskończenie wyższy, to my jakby sprowadzamy do swojego poziomu, a miłość powoduje, że to my sami idziemy w kierunku tej rzeczy i skoro ona jest od nas doskonalsza, to ta miłość jest po prostu no, wtedy czynnikiem, który nas podnosi. Więc jest jakby no lepsza niż tylko poznawanie, które... Ale inna rzecz, że zawsze u podstaw miłości będzie poznanie, bo nie da się kochać, jeśli się nie pozna. I dlatego też Chrystus uczył przez 3 lata apostołów, dlatego
tak istotny jest u Chrystusa, właśnie w nauce Chrystusa w Ewangelii jest tak istotny ten aspekt właśnie intelektualny, bo proszę zobaczyć, że cały czas, że Chrystus po to, żeby nauczać. Tak? I dopiero to, na tym jest oparta miłość potem do Boga. Najpierw trzeba ludzi nauczyć, kim jest Bóg. Także to cały czas, to znaczy to nasza epoka ma tendencję do wolontaryzmu. To jest coś takiego bardzo powiązanego zresztą z takim, ze skłonnością do aktywizmu, do działania takiego zewnętrznego. Tak? To trochę się wiąże jedno z drugim. Natomiast starożytność jest raczej bardziej pod wpływem intelektu i u świętego Tomasza to ciągle jest. To cały czas będzie u niego. A czy jeszcze dobrze rozumiem, że wola tutaj można by Czyli nie ma, czyli na przykład te byty natura, na przykład te gwiazdy planety i tak dalej, na przykład, że one nie mają duszy, nie mają w związku z tym woli, bo jakby nie decydują. No właśnie to zależy w jakim paradygmacie pracujemy, bo z późniejszych tych rozdziałów traktatu o niebie wynikałoby, że nie mają żadnej rozumnej duszy, tylko jakąś formę, która całkowicie pełnia materię tą eteryczną, ale jest to jakaś nieożywiona forma i wobec tego poruszają się tymi ruchami naturalnymi, bo są aktualizowane przez czynniki jakieś tam wyższe, ale są też takie interpretacje, że mają owszem, jakąś tam duszę, jakieś tam życie prowadzą, tak? Czyli że to są jakieś inteligencje, jakieś formy, które są jakby ożywione, po prostu dusze, jakieś właśnie słoneczko z buźką, ale z drugiej strony tym czynnikiem, który je porusza, to jeszcze jest jakaś inteligencja doczepiona do tej sfery, bo to właściwie ta sfera się rusza, a to Słońce czy Księżyc jest nieruchome, bo no, tak jest u Arystotelesa, tak swoją drogą są nieruchome, one się nie ruszają same, a te ruchy to są ruchy sfer i dla tych sfer to są właściwie tymi... To jest właściwie tak, jak mówiłem, także wynikałoby z tego, że te planety się poruszają, to jest taki skrót myślowy, to właściwie sfery się poruszają, a sfery się tym naturalnym ruchem dla sfery jest ten ruch po okręgu, ale musi być aktualizowany przez jakiś czynnik aktualizujący i tutaj znowu są możliwe interpretacje, albo taka, że te sfery się stykają jedna z drugą i ten ruch się przenosi, ale to też sam Arystoteles się tam zastanawiał pewnie, bo jeżeli ma to wyjaśniać ten faktycznie obserwowany ruch planet, który jest taki powiedzmy skomplikowany, więc te sfery w różnych kierunkach się muszą jakoś obracać w różny tam sposób, więc jak to jest możliwe, że jedna na drugą tak oddziaływuje, skoro to oddziaływanie zawsze jest takie lokalne, miejscowe i to jakoś nie bardzo to pasuje, więc była taka też interpretacja jest i on nie wiadomo do końca jak on myślał, że jednak do tych sfer są doczepione inteligencje, które poruszają tymi sferami i te inteligencje są wpatrzone w tego pierwszego poruszyciela nieporuszonego. I one po prostu no, też są poruszane tak, w jakiś tam sposób. Albo może, że jakaś struktura w tym w jakimś takim no, powiedzmy tym kontemplowaniu. Tak. Tam zasadniczo jest tak, że Nie ma pewności po prostu, bo tutaj jest dużo rzeczy, gdzie intuicje przyrodnicze nie, jakby raz, że były trochę fałszywe, dwa, że nawet gdyby za nimi szedł, to znaczy tak za nimi szedł, ale gdyby nawet były prawdziwe i gdyby za nimi szedł, to i tak by doprowadziły do momentu, gdzie bez możliwości doświadczalnego stwierdzenia, jak jest faktycznie, musielibyśmy się tam przenieść i zobaczyć, jak to działa, a to nie bardzo tak możemy. Ciężko jest tutaj to wywnioskować do końca, jak jest. Faktem jest, że na pewno jakby możemy rozumieć motywację Arystotelesa, dlaczego on chciał zastąpić tych gwiaździstych bogów, którzy jakoś ruszają według własnej woli siebie tam, tymi obiektami, chciał zastąpić jakimiś naturalnymi siłami, bo to jest mniej więcej tendencja filozofii obecna, żeby to, co jest mitologiczne, to, co jest religijne, to jest jakieś nieracjonalne, żeby tłumaczyć czynnikami, które są naturalne. Więc sama tendencja jest zupełnie zrozumiała i akurat to, że właśnie w tym kierunku to poszło, to jest zupełnie zrozumiałe. Tak? Ale on tak do końca tego nie był w stanie wyeliminować tego czynnika takiego, powiedzmy, ala rozumnego, bo na pewno ta pierwsza sfera tych gwiazdałych, ten pierwszy, ten poruszyciel poruszony musi być już jakimś tam taką jakąś inteligencją, która będzie tą pierwszą sferą poruszała. To już nie może się działać jakoś mechanicznie. Tak. Ale jest jakby pewien poziom automatyzmu, tak? Działania w pewnym. Natomiast na przykład, jak już by przyjrzał się ludziom, no to możemy pójść w lewo lub w prawo.
Tak, znaczy, bo to jest tak, że ta inteligencja, bo to jest tak, że dlatego właśnie jest to rozróżnienie, chociaż to też jest jakby w ramach interpretacji, ale bo to też i takie, że to dusza tego Słońca czy Księżyca jednocześnie jest tą inteligencją wpatrzoną tam w tego poruszyciela i ruszającą tą sferą, na której jest to umieszczone, ale raczej się uważa, że to jest coś innego, że jest dusza tej, powiedzmy, tego Słońca jest jakimś takim ala gwieździstym Bogiem, sam tam prowadzi jakąś kontemplację, żyje jakimś szczęśliwym życiem, bo nie ma tam rozpadu, no bo ta forma całkowicie wypełnia materię, więc nie podlega ograniczeniu materii, prowadzi jakieś szczęśliwe życie. A to są wszystko właśnie jakieś hipotezy i to już nie przypomina w sumie filozofii, bo to są pewne jakieś hipotezy i różne możliwości, nie można tego zweryfikować i tak dalej, ale niezależnie od tego, że jest ta dusza, powiedzmy, tego Słońca czy Księżyca, ona jakby nie wpływa na ruch tego Słońca, tak? W tej interpretacji, tylko jest jakaś inteligencja, która jest aktualizowana i tym powoduje, że ruch według tej zasady ruchów naturalnych. Czyli faktycznie tutaj jakby ta inteligencja, ona jakby ma wpływ na to, że to się porusza po okręgach, ale nie może na przykład tego zmienić na elipsę, czy na jakieś tam zupełnie jakąś inną trajektorię, czy zmienić parametrów tej orbity co do promienia, czy do częstotliwości obrotu na przykład, tak? Że to pod tym względem nie, to jest tylko i wyłącznie czynnik poruszający, a nie ma żadnego elementu takiego właśnie, takiej jakby wolnej woli, która by to mogła zmienić, tak jak w przypadku powiedzmy zwierząt. Na rzecz, że rośliny no też mają taki rodzaj duszy, że to nie tylko, że to dusza, która jest tylko tą zasadą tego wegetatywnego życia, a tamte jednak przyjmowane są jako takie dusze ala rozumne, tak? Właściwie, że to faktycznie rzeczywiście prowadzą jakieś życie takie intelektualne, powiedzmy, tak? Ale to wszystko na zasadzie pewnego upodobnienia do tej koncepcji takich, powiedzmy, religijnych, gdzie to, co jest na niebie, ma jakiś charakter boski trochę i to pewnie jest ciągle konsekwencja tego. Natomiast z punktu widzenia jakby tej koncepcji absolutu, to są pewne rzeczy, które zostały w tym wykładzie poruszone, ponieważ one znajdują się są pewnym etapem faktycznym wznoszenia się ku temu pierwszemu poruszycielowi, tak? Ale jakby to, co jest zadziwiające w całej tej myśli, tej refleksji jest to, że możemy całkiem dużo powiedzieć i to wcale nie są jakieś hipotezy o tym pierwszym poruszycielu nieporuszonym. Możemy podać jego jakieś tam cechy, tak? Po pierwsze pokazać, że on rzeczywiście musi być i jaki nawet musi być do pewnego stopnia, a dużo mniej, to jest taki trochę paradoks, a dużo mniej możemy powiedzieć o tych elementach, które żeśmy jakoś wykorzystali do tego, żeby się wznieść ku temu najwyższemu bytowi, tak? Bo o tym właśnie, jaka jest natura Słońca, Księżyca, gwiazd, wiemy dużo mniej niż o tym pierwszym poruszycielu. Dlaczego? No właśnie dlatego, że to już trochę wynika z samej właściwości metafizyki, że metafizyka mówi o tych bytach najprostszych, które są z racji tej swojej prostoty i tej intelektualności są właśnie jakoś poznawalne. A tutaj mówimy o jakichś rzeczach, które no same w sobie są mniej poznawalne, niby dla nas bardziej, mniej same w sobie, bo mniej intelektualne, bardziej materialne, mówię o tych kosmicznych, ale dla nas niby bardziej, ale też nie bardziej, dlatego że no nie możemy się do nich dostać, nie możemy ich badać, wtedy, prawda, nie dało się ich badać, więc obserwujemy tylko ruchy nieba, możemy to różnie interpretować i dlatego co do tych właśnie rzeczy, to jest, i dlatego święty Tomasz też no właśnie nie wiedział, czy faktycznie, bo potem była taka tendencja, żeby te inteligencje, które ruszały tymi planetami, żeby utożsamić je z aniołami, że te inteligencje, które ruszają przez tymi obiektami kosmicznymi, ich ruchami, to są aniołowie, zwłaszcza aniołowie z tej drugiej hierarchii, są te trzy hierarchie, trzy po trzy, tak łącznie 9 chórów anielskich, to że ta druga hierarchia to są zasadniczo ci aniołowie, którzy zajmują się poruszaniem planet, tak żeby one tam na siebie nie powpadały. I tak, to mniej więcej sobie wyobrażano, ale to była jakaś interpretacja już w ramach takiego, tej pewnej interpretacji Arystotelesa już w ramach interpretacji chrześcijańskiej. Ale równie dobrze można powiedzieć, że to nie ma żadnych aniołów, że to się wszystko drogą pewnych naturalnych ruchów odbywa. I też to można tak zrobić. Tak, odpowiadając na jeszcze jedną rzecz, odpowiadając na pytanie, które przeczytałem pod wykładami, ktoś się mnie pytał, czy można jakąś literaturę polecić do zgłębienia tego zagadnienia, więc jeżeli chodzi o kwestię tego nieporuszonego poruszyciela, to niewątpliwie polecił książkę Włodzimierza Dubacza Problem absolutu filozofii Arystotelesa. To jest książka, która to zagadnienie w sposób najbardziej wyczerpujący w języku polskim ujmuje, a także jeszcze jako pewną podstawę i wprowadzenie artykuł ojca, świętej pamięci ojca Mirosława Kromce, Mieczysława Kromce,
to jest artykuł Substancja najdoskonalsza, przedmiot Arystotelesa teologii naturalnej, jest umieszczona chociażby tutaj w 19 tomie zadań współczesnej metafizyki, gdzie refleksja dotycząca Arystotelesa jest omówiona i to są zasadniczo właśnie te dwa źródła, w których można znaleźć te wszystkie rzeczy. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma.